Dzień dobry kochani, z samego rana. Dzisiaj mamy Halloween. Ja właśnie biorę się za krojenie dyni i będę gotowała. Kiedyś pisałyście, że fajnym sposobem właśnie jest do piekarnika. Raz zrobiłam, ale ta zupa moim zdaniem już miała troszeczkę inny smak i jednak wolę pomęczyć się i tradycyjnie po prostu zrobić taką jak wcześniej, więc do roboty. No kochani, czas pokroić dynię. Okej, no i wszystko już pokrojone. Dolałam troszeczkę wody i teraz będzie się gotowało. Wiecie co jest najgorsze, że kupiłam light. Zobaczymy jak będzie smakowało, wolałabym zwykłe, no ale okaże się w Lidlu. Kochani, my już jesteśmy w aucie, ciemno jest jak nie wiem co. Wracamy do domu po bardzo fajnej, upiornej, halloweenowej imprezce. Dajcie znać, czy wy gdzieś byliście, albo czy coś robiliście dla dzieci właśnie tutaj jak my, żeby mieli po prostu frajdę. Cześć kochani, mamy już kolejny dzień, tak naprawdę wtorek. Jestem już sama w domu, chłopcy w przedszkolu, Dawid w pracy. I tak, wczoraj się nic nie odzywałam, no bo wiadomo, był 1 listopada. Więc spędzałam czas z rodziną, byliśmy oczywiście na grobach, pogoda naprawdę dopisała, była przepiękna. Dzisiaj pada od samego rana, więc super, że akurat tak się udało. I tutaj stwierdziłam, że jeszcze się odezwę, bo ostatnie klipy to była ta impreza dla chłopców, taka halloweenowa. I może chcę uniknąć jakby takich komentarzy, że o Ada, nie wiedziałam, że jesteś taka, że obchodzisz, bla bla bla. Słuchajcie, to miała być zabawa też dla dzieci. Ja umiem rozgraniczyć Halloween a 1 listopada, czyli nasze polskie święto, więc wszystko na spokojnie, na groby również chodzę, nie imprezuję, wiecie, nie robię nie wiadomo jakich tam imprez, po prostu to było dla dzieci, żeby fajnie spędziły sobie czas. No jak widzieliście, te całe przekąski, te słodycze po prostu wyglądały obłędnie. Zuzia się bardzo, bardzo postarała, mama też udekorowała stół, więc no wyglądało to ekstra. Zobaczyłam na klipy, myślałam, że dużo więcej nagrałam, więc dzisiaj musimy kontynuować, coś tam ponagrywamy. Ja biorę się za sprzątanie, bo jak wszyscy siedzieliśmy w domu, to wiecie, trochę bałagan się zrobił. Odpaliłam też świecę, chcę zobaczyć, czy będzie ładnie pachniało. Ja też mam bardzo dużą tutaj przestrzeń, tak jakby otwartą, więc na przykład w sypialni u mnie bardzo ładnie pachnie, ale na przykład na tym dużym, no muszę przetestować, żeby wiecie, też ten zapach się roznosił, więc tak, testy jeszcze trwają, ale mam nadzieję, że jak najszybciej opracuję taką recepturę, no i te świece będą po prostu przepięknie, przepięknie pachnieć. Teraz palę piernika, no, więc zobaczymy takie typowo świąteczne zapachy, bo takie lubię po prostu najbardziej. No tak kochani, wczoraj zaczęłam vloga, ale muszę wam powiedzieć szczerze, że miałam okropny dzień, ale to naprawdę tak okropny, że lepiej o nim zapomnieć i wrócić z nową energią. Dobrze, że już minął. Dajcie znać, jak wy się wczoraj czuliście. U nas cały czas padało, było szaro, buro, nic się naprawdę człowiekowi nie chciało. No i takie inne jeszcze, wiecie, inne sprawy się napatoczyły. No ale nic, od rana ogarniam, już umyłam podłogę w kuchni, wyjęłam sobie rybę, bo dzisiaj będzie ryba na obiad z ziemniaczkami. Może jakąś surówkę jeszcze zrobię, nie wiem, z marchewki i z jabłuszka, bo Ignaś powiedział, że taką polubił, a on żadnej surówki nie chciał ruszać, więc taką właśnie mu zrobię. Mam nadzieję, że w domu również zje tak samo jak i w przedszkolu. No i tak, palę sobie świecę moją, testuję. coraz lepiej po prostu, to idzie w dobrą stronę, więc mam nadzieję, że jeszcze trochę i te świece będą naprawdę w
fajne. Też wiecie, z tymi świecami jest tak, że ja na razie będę miała małe pojemności i taka mała świeca jest troszeczkę na mniejszy metraż, wiecie, żeby ten zapach się unosił. Więcej też zapachu nie mogę dodać, bo są też jakieś takie limity, później to by się źle spalało, bla bla bla, no wiecie, tam różne takie rzeczy, więc dajcie mi znać, czy macie duże na przykład pomieszczenia w domu, czy raczej mieszkacie w blokach i macie małe. Jestem bardzo ciekawa i czekam na wasze komentarze. Na pewno ułatwi mi też to pracę, bo myślę też o wykonywaniu na przykład większych świec, takich jak tam 200-235 ml. Na razie te świece, które robię, są 120, więc one są takie małe. No, ale na spokojnie, na przykład w sypialni, wieczorem jakby się ją zapaliło do czytania książki, do oglądania Netflixa, YouTube'a, będzie idealna. Tutaj na mój salon pachnie, ale to jest taki delikatny, nienachalny zapach. Mamy jeszcze nowego mieszkańca, nie widać, bo tak pięknie promienie słońca tutaj padają. Dostałam od mojej kuzynki i jej chłopaka, więc bardzo fajnie, już jest przesadzony do większej doniczki. Tutaj Patty właśnie też mi dała z Marcinem taką drabinkę, bardzo fajnie. Muszę taką samą kupić na Monsterę, bo zobaczcie, co się stało. Ona się tak przechyliła, więc tutaj powinien być jakiś taki palik albo właśnie taka drabinka. Nie wiem, muszę zobaczyć, rozejrzeć się, pewnie w Brico coś znajdę. No, a u mnie w kuchni zapach octu, ponieważ czyściłam mikrofale. I bardzo fajnym sposobem właśnie zlanie do szklanki octu, włączenie mikrofalówki i wtedy ten cały tusz się tak bardziej roztapia i można tylko przetrzeć i jest czyściutka, więc polecam Wam ten sposób, już kiedyś o nim mówiłam. Sprzątam, tutaj idę ułożyć tą grę, więc jeszcze chcę Wam pokazać, też dostali taką grę planszową z króliczkami, wydaje się bardzo ciekawa, czekajcie, tutaj, o, zobaczcie, tutaj ma takie klocuszki. To jest, żeby właśnie złapać królika przeciwnika. Aż się zrymowało, więc będzie grane. Miało być sprzątane, a teraz Wam wszystko pokazuję. Wszystkie prezenty, jakie dostali właśnie od Patrycji i od Marcina. Star Warsy tutaj mamy. Jeżeli są tu jacyś fani, to naprawdę bardzo fajna, ilustrowana książeczka. Mogę Wam ją serdecznie polecić. Jeszcze chcę Wam się pochwalić, jakie mam ładne kwiatki. Powiem Wam, że od kiedy Dawid wynalazł taką panią na ryneczku, to te kwiaty naprawdę bardzo długo się trzymają. Ogólnie są goździki, Boże, żebym się nie myliła. One zawsze trzymają się długo, ale na przykład mama mówiła, że kupowała kilka razy w Biedronce i na przykład nie rozwinęły się, a te wyglądają przepięknie. Zobaczcie na ten kolor różowy, no jest obłędny po prostu. No i będą się trzymać pewnie z 2-2,5 tygodnia. Dobra, na ten moment koniec tego pokazywania, bo ja naprawdę muszę się wziąć za sprzątanie. Ogarnąć sobie, bo chcę Wam jeszcze zmontować tego vloga i dzisiaj wstawić. Z tego miejsca dziękuję bardzo za taką oglądalność. Przyszli też nowi widzowie, więc witam Was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że Wam się tutaj podoba i zostaniecie z nami na dłużej, będziecie się dobrze z nami bawić i będzie Wam się miło po prostu oglądało nasze vlogi. Nie uciekajcie, zostańcie z nami na dłużej naprawdę, bo już niedługo są vlogmasy, będę nagrywać, więc więc tak, nie wiem, co chciałam powiedzieć. Dobra, przyszłam do kuchni, bo muszę wziąć się za obiad. Ziemniaki są obrane, tylko muszę osuszyć rybę i ją przyprawić. Mam nadzieję, że chłopcy zjedzą, bo oni tak różnie. Paluszki rybne lubią, ja kupuję z takim dobrym składem. A zwykłą rybę kiedyś bardzo chętnie jedli, a teraz tak pół na pół, więc postaram się, żeby im po prostu zasmakowała. Chyba ten vlog będzie krótki. Ale chcę go zmontować, zanim chłopcy wrócą, więc będziemy kończyć. Dajcie koniecznie znać o tych pomieszczeniach i gdzie najczęściej palicie świece zapachowe. Będę Wam bardzo wdzięczna. Ja Wam wysyłam mnóstwo buziaków. Przecudownego dnia i widzimy się już niedługo. Pa!